Witam serdecznie, jest to film z historii do klasy ósmej i dzisiejszy temat to Plan Burza i Powstanie Warszawskie. Celem działania AK było przygotowanie powstania, które objęłoby cały kraj w momencie wycofywania się niemieckich wojsk po przegranej na froncie wschodnim. Jednak okazało się to niemożliwe do przeprowadzenia, ponieważ odwrót Niemców przebiegał bez paniki, w całkowitym porządku. Dlatego też przygotowano nowy plan działań o kryptonimie Burza, zgodnie z którym w momencie nadejścia frontu organy polskiego państwa podziemnego miały przejść do jawnej działalności. Natomiast zakonspirowane do tej pory oddziały AK miały przeprowadzić mobilizację i przejść do otwartych działań zbrojnych przy współpracy z Armią Czerwoną. Celem planu Burza było podjęcie zbrojnej walki z Niemcami i zamanifestowanie przynależności obszarów objętych działaniami AK do Polski. Jednak polskie władze emigracyjne nie znały ustaleń konferencji teherańskiej i były przekonane, że plan Burza będzie elementem udziału Polski w koalicji antyhitlerowskiej oraz pozwoli na utrzymanie wschodniej granicy w formie sprzed wybuchu wojny. AK rozpoczęła swe działania w ramach planu Burza w momencie wkroczenia wojsk sowieckich na ziemię polskie. Walki miały najszerszy zasięg na Wileńszczyźnie, w województwach tarnopolskim i lwowskim. AK wraz z Armią Czerwoną zdobyły Wilno w ramach akcji Ostra Brama. Jednak po zwycięstwie Sowieci aresztowali polskich oficerów, natomiast żołnierzy wcielono do polskich jednostek tworzonych przy armii sowieckiej przez polskich komunistów. Odmowa oznaczała zesłanie do łagru w głębi ZSRS. Sowieci w podobny sposób postępowali po wyzwoleniu Lwowa na Lubelszczyźnie i w Rzeszowskim. Jakie były przyczyny wybuchu Powstania Warszawskiego? Po niepowodzeniu planu Burza i utracie Kresów Wschodnich sytuacja była bardzo poważna, ponieważ Stalin zainstalował w Lublinie, zależne od ZSRS, prosowieckie władze. Tymczasem Armia Czerwona zbliżała się do linii Wisły. Dowództwo AK, aby zapobiec całkowitej sowietyzacji kraju, podjęło decyzję o wywołaniu powstania w Warszawie. Miało ono na celu ustanowienie w stolicy władzy rządu polskiego w Londynie. Planowano zajęcie strategicznych punktów i utrzymanie ich do czasu wkroczenia Armii Czerwonej. Sądzono, że Stalin na oczach świata nie zdecyduje się na brutalną rozprawę z AK i po zwycięstwie będzie musiał uznać rząd emigracyjny, a co za tym idzie, niepodległość Polski. Dowództwo obawiało się, że w przypadku bierności AK walkę rozpoczną spontanicznie sami mieszkańcy pragnący odwetu za lata terroru. Jednak plan powstania tworzono w pośpiechu, zawierał więc błędy, bowiem wcześniej nie planowano walk w stolicy. Znajdowało się w niej około 50 tysięcy żołnierzy, ale broń została wysłana do działań na wschodzie kraju, więc tylko 10% żołnierzy było uzbrojonych. Jak przebiegało Powstanie Warszawskie? Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17, czyli godzina W. Dowódcą powstania został pułkownik Antoni Chruściel, pseudonim Monter. W pierwszych dniach walki powstańcy wyzwolili znaczną część miasta. Wolę, część Śródmieścia, Stare Miasto, Powiśle, Żoliborz i część Mokotowa. Dzielnice były jednak oddzielone od siebie. W celu utrzymania komunikacji kurierzy poruszali się kanałami. Niestety strategiczne punkty stolicy, mosty do przyprawy przez Wisłę, koszary, lotniska zostały w rękach Niemców. Ulice pokryto siecią barykad. Ludzie entuzjastycznie witali powstańców. Do walki zgłaszali się ochotnicy. Jednak Armia Czerwona, która była niedaleko, wstrzymała swoje działania. Sowieci wycofali też lotnictwo znad Warszawy, wystawiając niebo dla ataków niemieckich na miasto. Mimo wielokrotnie składanych obietnic, Stalin wysłał do pomocy jedynie oddziały z armii Berlinga, które bez większego wsparcia prawie w całości uległy zniszczeniu, jeszcze przed przeprawą przez Wisłę. Alianci udzielili stolicy niewielkiej pomocy, zrzucając żywność i amunicję. Natomiast Hitler na wieść o powstaniu kazał je stłumić w sposób bezwzględny, mieszkańców wymordować, a miasto zrównać z ziemią. Dowódcą wojsk niemieckich walczących przeciwko powstańcom został generał SS Erich von dem Bach-Zelewski. Niemcy ściągnęli posiłki i zaczęli stopniowo odzyskiwać kontrolę nad miastem, mając do dyspozycji lotnictwo, czołgi i artylerię.
W walkach wykorzystywali cywilów jako żywe tarcze, osłaniające ich oddziały. Masowo rozstrzeliwali cywilów i powstańców wziętych do niewoli. Powstańcy chronili się w piwnicach, mimo trudnych warunków, braku wody, amunicji i żywności, kontynuowali walkę. Wobec zajmowania przez Niemców kolejnych dzielnic, braku realnej pomocy powstańcom ze strony aliantów, niedoboru amunicji, żywności i leków, generał Tadeusz Bur-Komorowski podjął decyzję o kapitulacji. Podpisał akt kapitulacji 2 października 1944 roku po 63 dniach walk. Jakie były skutki upadku powstania? Powstanie zakończyło się klęską militarną i polityczną, a walki powstańcze przyniosły ogromne straty. Zginęło 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. 16 tysięcy powstańców dostało się do niewoli. Części powstańców udało się po klęsce ukryć w lasach. Podczas walk i w wyniku mordów zginęło około 150 tysięcy cywilnych mieszkańców Warszawy. Alianci uznali AK za armię sojuszniczą, więc Niemcy po kapitulacji musieli potraktować powstańców jako jeńców wojennych. Natomiast pozostali mieszkańcy zostali zmuszeni do przeniesienia się do różnych miast Polski. Ponad 80% Warszawy legło w gruzach. Zniszczeniu uległy dzieła sztuki i zabytki. Nastąpiły też zmiany w polskim państwie podziemnym. Kiedy generał Tadeusz Bur-Komorowski trafił do niemieckiej niewoli, na jego miejsce wyznaczono generała Leopolda Okulickiego, pseudonim Niedźwiadek. Natomiast władze cywilne polskiego państwa podziemnego opuściły stolicę i kontynuowały działalność konspiracyjną. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych naszych filmów oraz subskrybowania naszego kanału. Do usłyszenia.